Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich na 20, słuchajcie, drugim już live streamie. Widzę, że czat tutaj już, zanim już wystartowałem, to już ruszył, także kto tu dzisiaj ze mną jest? Siemek Kisiel, Mateusz Sramowiat, Artur Z, mój rzecznik tutaj prasowy już jest, Wojtek Ochmat, witam cię bardzo serdecznie. Zatem dobrze, no gromadka, słuchajcie, gromadka się tutaj robi na tych streamach taka dość już, no... Taka stała trzutka tak zwana, tak? Bardzo mi miło, dawajcie znać, czy są jakieś problemy, bo ja wczoraj sobie znowu odsłuchałem i livestream i jakieś znowu były problemy z synchronem pod koniec, także dzisiaj, jeżeli będą jakiekolwiek problemy techniczne, to mówcie. Wiem, że początki są dobre, a potem się nagle coś z tymi streamami dzieje, także... Jak będzie pod koniec jakiś problem z synchro, bo to chodzi o to, że synchro się coś albo mi nie wyrabia internet, albo mi nie wyrabia komputer. Nie wiem co, ale generalnie jest lekki, pod koniec wczorajszego streamu jest lekki rozsynchron między audio a wideo. Jak tam się miewa Facebook? Czy na Facebooku ktoś ze mną tutaj dzisiaj jest? Jeżeli tak, to napiszcie, kto jest dzisiaj ze mną na live streamie na Facebooku. Bo na razie czat facebookowy lekko milczy. Zatem piszcie, ekspert, witam serdecznie. O, mamy nowego chyba tutaj, dwóch myślę nawet użytkowników. Ekspert, skąd jesteś? I Damian Prus chyba też nowy tutaj uczestnik, także napiszcie, skąd jesteście. Jestem Maciej, syn Andrzeja. Dobrze, Maciej Kępa się pojawił, słuchajcie, pojawił się na czacie na Facebooku w końcu. Dobrze, coś tam się to nie pojawia, ale myślę, że za chwilę się pojawi, także... pojawi się lub się nie pojawi. Zobaczymy, czy się pojawi. Aha, bo to jest na mojej stronie. Dobrze, bo tutaj ja już tutaj, słuchajcie, wariuję. Michał Kubiczek jest na mojej stronie. Witam bardzo serdecznie. Dobrze. Słuchajcie, wymusiliście na mnie wczoraj Desafinado, także... będzie dzisiaj Desafinado. Trochę mi zajęło to, żeby te nuty napisać dzisiaj. Ekspert... Dobrze, indywidualnie podchodzę, ponieważ miło mi, że nowi ludzie ze mną tutaj dzisiaj są, także dlatego jak gdyby podchodzę indywidualnie. Zatem zobaczmy tutaj jak się miewa, słuchajcie, sytuacja liczbowa tutaj na streamie. Jeszcze sekundkę sobie poczekamy. Adam Pi, jakiś też nowy widzę oglądacz. Widzę, że nowy oglądacz jest, także bardzo mi miło. Życzę przyjemnego live'a. Zawsze te live'y są przyjemne. Ja to generalnie lubię robić. Jakoś tak zupełnie do tego podchodzę luźno, więc cieszę się, że słuchajcie, tyle osób jest, bo przecież moglibyście siedzieć wieczorami i właściwie oglądać Netflixa, nie? A siedzicie sobie z Nowotarskim i uczycie się grania na saksofonie i grania standardów jazzowych, co się bardzo, bardzo chwali. Zatem słuchajcie, przygotowałem dzisiaj dla was tutaj nutki Desafinado. Oczywiście z tym Desafinado jest problem mianowicie taki, że że jest to ciężko zmieścić na jednej kartce, tak? Ciężko jest to zmieścić na jednej kartce, ponieważ to jest bardzo, bardzo długi standard. Do tego są, słuchajcie, różne problemy z częściami. Zauważyłem to kiedyś już grając ten numer, że na przykład podkład iReelowy się trochę różni od reelbookowego, różnie ludzie to grają, różne ilości części tam są. Sprawdźmy sobie iReela, co mówi iReel. iReel mówi... no, widzicie, co tu się dzieje. Także dzisiaj... Dzisiaj będę bardzo, bardzo dużo analizował akordu, bo widzicie, że tutaj jest generalnie gęsto, tak? Tu jest bardzo, bardzo gęsto i tutaj się dużo, dużo, dużo dzieje. Zatem... Krzysztof Nowak, dziś to grałem trochę problematyczny kawałek. To jest może nie problematyczny, ale to jest trudny numer, ponieważ ma parę takich różnych trików, które mogą wprowadzać wykonawcę w zakłopotanie, ponieważ jest dużo części.
To jest pierwsza sprawa. Do tego sprawa jest, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo funkcji, także tutaj praca na pasażach, praca tutaj ta taka od podstaw. Generalnie to jest tutaj podstawą. A kolejna sprawa to jest taka, że jest tutaj bardzo dużo dziwnych akordów, tak? Dziwnych połączeń, czasem też są zmiany tonacji, tak? Przede wszystkim jeszcze to chciałem właśnie powiedzieć, że słuchajcie, tu występują właściwie trzy tonacje, ponieważ ja przedstawiam teraz, wiadomo, nuty na tenor, będę to grał na tenorze, zatem tonacja obowiązująca, słuchajcie, to jest oczywiście F-dur, mówię concert key tak zwany, tak? Concert key, czyli koncert key jest F. Z racji tego, że gram to na tenorze, będę to tłumaczył dzisiaj na tenorze, więc alciści dzisiaj musicie się nauczyć tego grać na tenorze, albo nauczyć się w G. Także będzie to brzmiące wtedy B. Zatem, cóż, no to może słuchajcie, na początek, już ściągnąłem sobie przed chwilą jakiś podkład z YouTube'a, jak to zwykle bywa 5 minut przed streamem, no to co, to może zagramy to, co? Zagramy to, posłuchajcie generalnie jak to brzmi, mam nadzieję, że na dole w tych akordach nie ma błędów, ponieważ też są oczywiście różne wersje tych akordów, tak? Popatrzycie na te moje nuty tutaj, to są inne funkcje, w Airilu są inne funkcje, zatem troszkę tego... Trochę się te funkcje w zależności od wydawnictwa różnią. Poczekajcie, muszę sobie nutki otworzyć, bo to jest taki standard, który generalnie nie gra się go na pamięć często, więc ja sobie tutaj otworzę nutki dla siebie. Adobe Reader już sobie tutaj otwieram. Mam tu zrobioną taką wersję, która jest specjalnie pod tenor sax. No to co, słuchajcie, czas może zacząć. Nie wiem, co to jest za podkład. Może na początek, zanim w ogóle zagram, to posłuchajmy, co to jest za podkład. Nie wiem, czy wy go słyszycie, ten podkład. Chyba go słyszycie. No, jest w porządku, dobrze. To jest pierwszy na YouTubie, który się wyświetla, więc oczywiście potem będę grał z... już z Airilem, natomiast to jest taki pierwszy na YouTube, który świetla. Posłuchajcie, jak brzmi generalnie utwór, to się nazywa Desafinado. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo ładna kompozycja, taka przemyślana. Thank you.
Trochę ten podkład jest taki za gęsty, zwłaszcza do takiego grania edukacyjnego bardziej. To znaczy strasznie bębnów jest dużo. Dlatego ja się przesiądę. Przesiądę się na zdecydowanie na Irilowy podkład, bo tu chodzi o to, żeby posłuchać, co tu się w harmonii dzieje. Słyszycie, że tu z harmonią jest. No, tu z harmonią jest bardzo, bardzo bogato. Tu jest bardzo dużo funkcji, tu jest bardzo dużo jakichś takich różnych zmian. Zatem co? No to zacznijmy sobie, słuchajcie, analizę tutaj. Może, żeby było więcej widać, to już jedźmy tutaj nie po temacie, tylko jedźmy po funkcjach. Łyk wody. Zatem tonacja generalnie bazowa to jest G-dur, tak? G-dur, początek jest częsty u Żobima, to jest takie 1, 2, 5 i Panema ma to samo, ma ten sam początek. Tu macie A7, A7, 11, to jest generalnie, jeżeli mamy akord oczywiście G7, czyli GHD Fis, tak jakby podstawowe A7 to jest Acis EG, natomiast możemy sobie jeszcze oczywiście tą 11 dodać, czyli dodana 11 to jest Acis EG Dis. To się po naszemu będzie nazywało tutaj skala góralska za chwilę, którą będę tłumaczył, ale przejdźmy zatem teraz do naszego i potem mamy klasyczne 2-5-1, tak? ADG. ADG i potem klasycznie jak gdyby idziemy do, idziemy znowu do AS maj 7, literówka. Tak, no literówek tu jest pewnie dużo, bo słuchajcie, ja to naprawdę piszę, piszę dużo. Zaraz, gdzie ta literówka, muszę ją znaleźć. Zaraz będzie poprawiona, bo sobie tu muszę wejść w ten program. Dajcie mi chwilę, żeby już było czysto. Nie wiem, gdzie to, nie widzę tego. ASCS. Gdzieś jakaś, ktoś mi tu napisał, że jest literówka w akordach, zatem sobie potem poprawię. Żeby już nie było tutaj bałaganu. ASCS, SGS. Nie wiem, nie widzę tej literówki, ale tutaj. ASMAJ 7. Muszę zobaczyć, gdzie to ASMAJ 7 jest. Tutaj AS. Maj 7. Nie, dobrze jest. ASCS. Aha, jest błąd, tak. ASCSG, przepraszam, właśnie to tu musi być taki akord. ASMAJ 7, ASCSG. O, dobrze, już jest ok. No, nam się różne dziwne rzeczy wkradają czasem, zatem mamy klasyczne 2-5-1 GAAD, często już obima stosowane takie rozciągnięte 2-5-1 przez najpierw dominantę durową, a potem dominantę molową, czyli faktyczne 2-5-1. To co mówiłem, tutaj skala lidyjska dominantowa, czyli idealnie tutaj będzie podchodzić. Big Belfer Band, witam bardzo serdecznie, Big Belfer Band. Jak tam się Facebook miewa, bo Facebook coś tutaj nam widzę umarł. Facebooku, jest tam ktoś, ogląda mnie na Facebooku w ogóle? Nie ogląda, 18 osób, także zobaczymy. Dobrze, to jest w takim razie, przestawmy sobie, słuchajcie, tutaj szybko funkcję. Dobrze, zatem to jest 2-5-1 i potem mamy znowu 3-6-2, H pół zmniejszone do E, to jest znowu dominanta i to jest tak, takie krótkie 2-5-1, H pół zmniejszone to jest HDFA. Tak, to jest takie krótkie tutaj 2-5-1 do Amola. Zatem to jest takie coś i teraz sprawdźmy jeszcze kolejne 2-5-1, to jest H, E, A
I to jest jak gdyby kolejne dwa wzięte, H7 do E7 i E7 do A-dur. Tu jest, słuchajcie, bardzo dużo tych takich korelacji 2-5-1, czyli H i As7, które się na końcu objawia tu, gdzie była ta literówka, to jest tak naprawdę substytut funkcji D7. Tu by spokojnie mogło być As D7, ponieważ tutaj As7 jest zdecydowanie tak zwanym substytutem trytonowym. Czyli spokojnie widzicie, że tu jest H, tu jest ten ciąg dominant, jest naprawdę bardzo duży. H jest dominantą jadąc od pół zmniejszonego. H jest dominantą do E, E jest dominantą do A i potem mamy z powrotem H, E, A, As i w zastępstwie może być również D. W zastępstwie może być również D i wracamy z powrotem na G-dur, które jest powtórką, część A się jak widzicie powtarza dwa razy, ale już końcówka jest, słuchajcie, zupełnie inna, ponieważ już mamy H pół zmniejszone do E7. E7 jest oczywiście dominantą tutaj, oni tu proponują nonę małą, więc to jest taki bardzo fajny akord Egis, H, D i F. I to się wszystko nam rozwiązuje na amol i nagle, słuchajcie, ni stąd, ni zowąd, i to jest właśnie bardzo często u Jobima, ni stąd, ni zowąd, pojawia się akord C-mol 6, czyli C-S-G-A. I mamy G-dur. I teraz mamy, słuchajcie, przejście, tak zwane krótkie cięcie jest, generalnie nie ma tutaj litości żadnej. I jest krótkie cięcie do czego? Słuchajcie, do Hadura. Do naszego Hadura, które tutaj staje się, uwaga, czym się staje? Staje się nową toniką. Staje się nową toniką i to jest nowe tutaj. Nowe tutaj rozdanie, mianowicie wszystko sprowadza się nagle do Hadura i nagle z tonacji G-dur bazowej mamy tonację Hadur, tak? I to jest to, co mówiłem. Tutaj jest utwór, który ma wiele jak gdyby trików, wiele takich różnych tam różnych dziwnych rzeczy, więc zdecydowanie tutaj jest co ćwiczyć, tak? Więc mamy 2-5-1 do Hadur tym razem. Mamy 2-5-1 tym razem do Hadur. Zatem czekajcie, twórzmy sobie jeszcze szybko może nuty, bo ja chcę zobaczyć. Bo tutaj z tym utworem dzisiaj miałem problem, ponieważ ta część, którą wy widzicie w Hadurze, ona się na przykład w Airilu powtarza tylko raz, natomiast tutaj tonacja Hadur jest, tu jest pierwszy raz, jak gdyby czwórka Hadurowa, potem tu jest czwórka Hadurowa drugi raz i tu jest czwórka Hadurowa trzeci raz, a w notach na przykład Airilowych jest tylko dwa razy i dzisiaj nie mogłem dojść do czego, dlaczego, o co tu chodzi, dlatego na przykład w moich nutach, które tutaj pisałem macie z Sibeliusa, tutaj części B jest powtórka, taka mała czterotaktowa. I to się tym razem i to się tym samym zgodzi, ponieważ ta część jak gdyby jest powtarzana, kilkukrotnie, tak? Zatem wróćmy sobie teraz z powrotem już do Airila, już nie będę tutaj nic kombinował. Wracamy do Airila i wracamy i jesteśmy w tonacji Hadur, tak? Hadur, wredna tonacja, no bo to dużo krzyżyków i mamy Hadur, takie dziwne 2-5-1. 1-6-2-5. Hadur C zmniejszone, które robi nam za robi nam tak zwane tak naprawdę za nonowe tutaj as, bo już mówię, o co chodzi. Teoretycznie 1-6-2-5 w Hadur musiałoby być Hadur Asdur, czy tam Gizdur, powiedzmy, że jest Asdur, bo jest trochę prostsze. Asdur Cismol 7 Fis 7, czyli to, co macie, ta część, tak? Natomiast Asdur, jak sobie zagramy i zagramy sobie na nowe Asdur, to powstanie nam pięknie zmniejszony, który jest As, C, S, Ges, A, czy tam Hezes właściwie, ale no powiedzmy, że to A. I teraz będzie A, C, S, Ges, który jest perfekcyjnym zmniejszonym, natomiast ten sam zmniejszony, to co już wiele razy mówiłem, który jest rolowany tam wiele razy, tak naprawdę nieważne, czy zagramy A zmniejszony, czy zagramy C zmniejszony, czy zagramy S zmniejszony, to wszystko będzie to samo, bo to jest właściwie ten sam akord, tak? Więc zresztą w tych funkcjach po prostu się pisze tak, jak jest tu napisane, że zwyczajnie jest to po prostu C zmniejszone, na przykład zamiast, nie wiem, AS7 z noną małą, tak? Bo czy tam GIS7.
Więc mamy sobie takie 1, 6, 2, 5. No i teraz przydałoby się to ćwiczyć. Ja zresztą zaraz tutaj będę to rozkawałkowywał, jak zwykle. Potem mamy, słuchajcie, dokładnie to 2, 5, 1 jeszcze raz powtórzone. O, a na przykład tu macie już przykład za trzecim razem. Iril pisze tak, że już nam wstawił to as. Tylko tym razem nie durowe, a molowe. Więc to jest z tymi 2, 5, 1, 1, 6, 2, 5, słuchajcie, jest bardzo różnie. To są bardzo często jakieś takie rzeczy, które... raz pisze się taki akord, raz taki. No, tak naprawdę trzeba się nauczyć tych schematów, a nie będzie się ktoś przejmował, czy będzie C zmniejszone, czy będzie A small. Bardziej to wszystko trzeba generalnie brać na ucho. I to jest nasze hadur, które jest tutaj, słuchajcie, uwaga, przez 12 taktów. To jest taka bardzo dziwna fraza. I nagle ni stąd, ni zowąd pojawia nam się D-dur, czyli szliśmy z G-dur, tercję wielką w górę na hadur. I teraz tym razem idziemy na tercję małą w górę, idziemy na D-dur. I znowu mamy tą samą sytuację. Mamy sytuację taką, że mamy D-dur, S zmniejszone. I teraz S zmniejszone jest niczym innym jak C zmniejszonym. A C zmniejszone to jest nic innego jak H7 nonowe. A H7 nonowe to jest szósty stopień w D-dur. Ja wiem, że teraz wy próbujecie to wszystko jak gdyby przeprocesować szybko w głowie. Ale tu by spokojnie można, mogło napisać, być napisane D, H7... i wtedy będziemy mieli czyste, tak zwane pieski małe 2. Czyściutkie 1-6-2-5. Nawet pisze się to S7, żeby było tam nieco ciekawiej. Tak naprawdę głównie się pisze to po to, żeby nuty w basie były też takie bardziej interesujące, tak? Więc tu mamy znowu nową tonację D-dur i nagle już tutaj od A przez F, A7, D7 już jak gdyby ciągnie nas z powrotem na właściwie tory, czyli na tonację G-dur i już do końca tego utworu, czyli właściwie do samego końca mamy cały czas G-dur, czyli 1, 2, 2, 5, 3, 6, 2, to jest na chwilę też subdominanta, czyli C-mol, 1, 6, 2, 6, 2, 2, 5, 1, 5. Cały czas, słuchajcie, korelacja dominantowa, tak? I teraz jak ten numer ćwiczyć, żeby się w ogóle tutaj połapać? Bo Krzysztof N. napisał, że numer problematyczny. Tak, numer jest problematyczny, ponieważ trzeba tu mieć opanowane parę tonacji. Trzeba mieć opanowane parę tonacji, wszystkim tych 2, 5, 1 trochę zrobione. Poćwiczmy sobie, słuchajcie, teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przećwiczmy sobie pierwszą linijkę, czyli samiuteńkie akordy, tak? G, H, D, Fis, A, Cis, E, G, A, C, E, G, D, Fis, A, C, H, D, F, A i E, Gis, H, D. Lecimy to w kółko. I tak dalej. Ja sobie to źle, słuchajcie, zalupowałem. Zdecydowanie sobie to źle zalupowałem, bo czy ktoś na Facebooku w ogóle mnie ogląda? Bo tak się zastanawiam, czy oprócz mojej strony, bo tutaj nie wiem, czy w ogóle to dałem jako publiczne, bo być może z tym jest tutaj problem. Dobrze, wracamy zatem, wracamy do, tutaj sobie do tego. I to jest nasze pierwsze 2-5-1 potęga akordów zmniejszonych. Tutaj zdecydowanie, tak, tu zdecydowanie potęga akordów zmniejszonych się kłania, bo idealnie tutaj one tutaj, słyszycie, leżą. Dobrze, słuchajcie, bo nie mogę, czytam czat i opowiadam o akordach, muszę się na jednym skupić. Dobrze, zatem to jest nasze pierwsze tutaj, właśnie, 2-5-1. I teraz mamy, słuchajcie, kolejny przykład tego, że tutaj potęga akordów zmniejszonych, na przykład spróbujmy sobie zagrać to kółeczko. To jest AHE. AHE, czterotak. I teraz w H7 i w E7 możemy zagrać zmniejszone. Czyli w H7 oczywiście gramy zmniejszony C. A
A w E7 gramy zmniejszone F. Tak, i teraz posłuchajcie, jak to brzmi. Zrobimy jeszcze co innego. Zrobimy jeszcze tak, że jeszcze zapętlimy to A7. I tutaj oczywiście na A7 będziemy też grali zmniejszone B. Piękne ćwiczenie na zmniejszony. Facebook zrywał, dlatego wszyscy się przeszli na YouTube'a. Ja, bardzo dobrze. Generalnie ja tu na Facebooku tak transmituję to pobocznie trochę, bo mnie głównie jestem tutaj głównie raczej zainteresowany YouTube'em. Zawsze byłem, bo YouTube generalnie to jest jakaś główna moja platforma działania. Czy zrobił pan ćwiczenia, przyjemne ćwiczenia koła kwintowego? Polecam, ostatnio zrobiłem taką lekcję w gry na saksofonie. Tam były pierwsze trzy ćwiczenia, które należy zawsze robić, żeby dobrze brzmieć, ale już takie około kwintowe jest tam. Jest tam takie pierwsze, na przykład pierwsze pentatoniki są. Jest taka lekcja, jak Sax Classic, jak wejdziesz na mój kanał, otworzysz sobie playlistę na okazję na saksofonie, to tam już okole kwintowym jest bardzo, bardzo dużo wszystkich zasad. Zatem wróćmy do naszego desafinado i tu mamy te zmniejszony. I oczywiście na A7 teraz, na A7 możemy również grać zmniejszony A, tak? Zmniejszony A i tu będzie, słuchajcie, tych zmniejszonych wtedy ho, ho! Czyli tak, na H7 gramy C zmniejszony, na F7, na E7 gramy F zmniejszony, na A7 gramy B zmniejszony i na A7 gramy A zmniejszony. Słuchajcie, jak to super będzie brzmieć. Zapętlenie, bo to jest takie bardzo niefrazowe to zapętlenie, ale jakoś to muszę podawać, żeby to ćwiczyć. Dobrze, i teraz to mamy dokładnie powtórzenie i teraz mamy, słuchajcie, piękne 2-5-1, czy tam pętla taka, dosłownie, że to jest nasza pętla, tak? To jest nowa pętla, która się tutaj pojawia, mianowicie to jest H, to jest 1-6-2-5 w H, o którym mówiłem. C tutaj robi nam zdecydowanie za substytut naszego As7. I teraz ta sama historia tutaj. Na H7 gramy normalny akord H-dur. C zmniejszony, wiadomo, możemy gramy C zmniejszony po prostu, ewentualnie skalę, o której będę mówił, to, ale to za chwilę. Potem Cis-mol-7 to jest Cis-Egis-H, dominanta septymowa, ale nie durowa, tylko molowa. I na Fis-7 możemy spokojnie grać zmniejszony pół tonu wyżej, czyli G zmniejszony. Posłuchajcie, jak to fajnie brzmi. Piękny sposób na ćwiczenie 2-5-1, potem mamy drugi raz to samo i tu mamy trochę zmienioną wersję, też teraz wam to zagram, ale zamiast C zmniejszonego gramy A7, czyli to właściwie co miało się od początku pojawić, aczkolwiek czasem może się pojawić A dur, a czasem A.
Pętlę i nagle ni stąd, ni zowąd, słuchajcie, pojawia nam się tutaj, pojawia nam się 2-5-1 do... Do czego? Pojawia nam się 2-5-1 do D-dura, słuchajcie, do D-dura i to jest tutaj czat absolutny, ponieważ, no, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale pojawia nam się D-dur. Pojawia nam się D-dur, który jest, no, generalnie bardzo dziwne. Bo no, jak z H-dur przejść płynnie do D-dur, tak? To jest generalnie dziwna historia. Jak z H-dur przejść jak gdyby do D-dur, żeby to nie, żeby to no bez modulacji, jak widać, się da, tak? Da się jak widać przejść bez modulacji i całkiem to nawet dobrze działa, tak? Zatem pojawia nam się tutaj D-dur i ta sama historia. Ćwiczymy sobie, słuchajcie, ćwiczymy sobie 2-5-1 w D-dur. Ćwiczymy sobie 2-5-1 w D-dur i mamy D, potem mamy tutaj S-moll, S zmniejszony, przepraszam, to nawet nie jest S zmniejszony, tylko to jest S zmniejszony, czyli S-fis AC. S-fis AC i potem mamy standardowe 2-5-1 już do naszego, przepraszam, bo tutaj jeszcze tutaj sobie coś, o, muszę właśnie dopasować. I mamy 2-5-1 do naszego D-durka. E, D, S zmniejszony, E-moll7, A7. To sobie zapętlamy i teraz posłuchajcie, jak to fajnie brzmi. Oczywiście możemy jak standardowo używać zmniejszonego na A7, możemy używać bez zmniejszonego. Źle sobie przecież, to sobie co muszę zapętlić. Jasne. I tak dalej. Słyszycie, że to bardzo to fajnie bardzo to fajnie brzmi, że się rzeczywiście gra te tutaj zmniejszone. Ale to jest właśnie podstawa, słuchajcie, żeby tutaj używać stricte tych zmniejszonych no takich co ja tu robię dziwnego. Dziwne rzeczy, słuchajcie, mi się tutaj pojawiają. O! Już jest dobrze. Bo ja tu cały czas kombinuję, bo mi się ten czat tutaj dziwnie wyświetla, zatem jakieś Facebooki, nie Facebooki, dziwne historie się tu pojawiają, ale już jestem. I tu mamy 2-5-1 w D-durku i z powrotem, słuchajcie, powoli wracamy do... z powrotem powoli wracamy do... do czego? Do G-dura. Przepraszam, ale cały czas sobie tutaj kombinuję. Powiedziałem sobie, nie będę kombinował, a jednak dalej kombinuję. Zawsze to niestety u mnie tak jest. Ale za to pojawił nam się, słuchajcie, z powrotem czat. Z powrotem nam się pojawił czat facebookowy. Zatem wracamy, słuchajcie, tutaj. Wracamy na Facebooka. Jesteśmy z powrotem na dwóch platformach. Giant Steps? Nie będę robić Giant Steps. Już to mówiłem tutaj o tym, że Giant Steps mi zupełnie mnie ten numer nie kręci. Nie mam na niego pomysłu. Całe życie generalnie nie mam na niego pomysłu. Więc Giant Steps nie. Jak ktoś chce, to może robić. Ja nie czuję się na siłach do robienia Giant Steps, bo mówię, ten numer mnie średnio mnie w ogóle interesuje.
Zatem wróciliśmy z powrotem, słuchajcie, do tonacji G-dur i no i co? I tu mamy powtórkę części A. I teraz, żeby już sobie tutaj bardziej pomówić o skalach, to przede wszystkim tam, gdzie są wszystkiego rodzaju dominacje septymowe, tak? Czyli przede wszystkim tu A7, tak? Mamy A7 dominantę septymową, A półton, cały ton idealnie tu wchodzi. Tak? Potem na D7. Znowu D półton, cały ton. Potem mamy E7. E półton, cały ton. Świetnie wchodzi. Idealnie, słuchajcie, idealnie to tutaj leży, więc możemy sobie spokojnie tutaj tę skalę półton, cały ton przejście z H na D. Być może, ja mówię, ja z utworem Giant Steps nie jestem zaprzyjaźniony, więc ja nawet nie pamiętam tam za bardzo tych kombinacji. To nie jest moja kompozycja. Ja nie rozkminiałem go jakoś bardzo, tego numeru, więc jeżeli w Giant Steps jest przejście z H na D, takie cięcie ostre, to myślę, że spokojnie rzeczywiście jest to prawda. I teraz słuchajcie, posłuchajcie, jak brzmi generalnie Giant Steps grane już z Giant Steps grane już nie Giant Steps. Wiedziałem. Muszę generalnie przepić wodę, bo coś mi się zaczyna mi głosu brakować. Za dużo czytam tego czatu waszego. I teraz posłuchajcie, będę grał już tu, gdzie się da, skalę te jazzowe. Jak z numeru, który jest brazylijski, zrobić numer jazzowy? Otóż właśnie powstać tam, gdzie się da, skalę półton, cały ton. Czyli na A7, na D7, na E7 i potem na Fis7, to jest tu, jak mamy to drugie koło kwintowe, drugą tonację, czyli Fis7 to jest znowu dominanta do Hadura, potem mamy Fis7 znowu tonację do dominantę do Hadura, potem to Fis7 jest znowu, a nie, ono nie jest tutaj dominantą, bo ponieważ to się pojawia D-dur, tak, to jest też to takie krótkie cięcie. Fis7 chciałoby się rozwiązać, słuchajcie, na Hadur, ale nie rozwiązuje się, tylko rozwiązuje się na tak zwaną mediantę górną, aczkolwiek medianta górna w Hadur powinna być Dis-dur. Nie, to jest tak zwany 2-5-1, jak ja to nazywam, donikąd. Fis7 jest... nie jest, znaczy powinno być na Hadur, a nagle jest D-dur. Tak, ni stąd, ni zo, tak? To jest faktyczna dominanta tutaj, ponieważ to jest dominanta tutaj do naszego D-durka, które się tutaj pojawia. To jest taka przedłużona przez F, przez A do D i D jest znowu tutaj, możemy grać półton, cały ton do G. Dobrze. Zatem posłuchajmy, słuchajcie, jak to brzmi już w skalach jazzowych. Thank you.
Generalnie tutaj pływając sobie po różnych dziwnych, słuchajcie, skalach. Czy są jakieś pytania do tej pory? Czy są jakieś pytania Blue Moon na jutro? Fajny temat Blue Moon. Blue Moon, parabara, no, możemy się pokusić o Blue Moon, bo to jest taki dość dobry, jak chodzi o 2-5-1 temat. Niestety alergia dzisiaj, słuchajcie, nie odpuszcza, więc słyszycie, jak ja mam głos. Staram się nie szpikować lekami, ponieważ jak się szpikuje lekami, to zaraz zasypiam. Ale niestety katar nie odpuszcza. I kicham sobie wiele razy. Zatem czy są jakieś pytania do tego, co ja tu dzisiaj mówię? Czy macie jakieś pytania do Desafinado, tak? Desafinado a propos jutrzejszego tworu, to jeszcze się zastanowię, Blue Moon mógłby być, tak, zdecydowanie Blue Moon mógłby być i może go zrobimy, może nie, zobaczymy jeszcze. Nie, jak gdyby nie mam sprecyzowane jeszcze, co będę robił. Pewnie nam się z powrotem Facebook, także bardzo się cieszę. Jak gryźć tą kwartę zwiększoną w drugim akordzie? No właśnie, tego mu gryźć, trzeba ją zagrać. No, Thelonious Monk ma specyficzne przejścia. Thelonious Monk miał wszystko specyficzne. On był w ogóle bardzo specyficzny facetem, więc to był bardzo dziwny gość. Bardzo ciekawa postać. Świetne kompozycje, naprawdę. Jak sobie tak posłucham, co on tam, słuchajcie, grywał, to naprawdę hu. Tam bogato, naprawdę bogato i kwarta zwiększona w tych utworach, no po prostu trzeba grać skalę, albo ja to załatwiam, albo skalą alterowaną, czyli to jest skala, która jest melodyczna pół tonu wyżej, ewentualnie można to zagrać naszą polską skalą, która się nazywa góralska. To jest skala dominantowa z kwartą podwyższoną. To jest takie dziwne, to jest takie dziwne dla nas, dla naszego wokalu raczej nie dziwne. Generalnie brzmi to tak i lub ta skala, tak jak mówię, rozgrywam teraz skalę. To jest alterowana, natomiast góralska brzmi. Dominika Bąka, fajnie byłoby, jakbyś podawał tematy. Jakby wiedział, jakie są tematy, to bym podawał, tylko że problem jest taki, że ja nigdy nie wiem, jakie są tematy, ponieważ jadę na tak zwanego żywca. Moje przygotowania do streamu zaczynają się o godzinie 19.30, więc wtedy sobie robię nutki, wtedy sobie opracowuję jakieś tam te akordy, które widzicie płynące i tak naprawdę nigdy nie wiem, co zagram, więc no nie, ale słuchajcie, streamy zostają, więc można sobie je oglądać potem, więc myślę, że tutaj nie ma z tym jakiegoś problemu. Jak ugryźć, słuchajcie, czytam jeszcze w takim razie, poczytam sobie tutaj czat, który był, Big Belfer Band, Jaca on bike, dobrze, bardzo mi miło. Jak tam wygląda generalnie, jak wygląda sytuacja liczbowa? Ile was tam jest? A, jest 30 osób, spoko, bardzo dobrze, że jest 30 osób. Blue Moon, możemy spróbować jutro Blue Moon, zastanawiam się nad tonacją tego utworu. Blue Moon jest chyba w B-dur, o ile się nie mylę, brzmiącym, więc na tenorze byłoby C-dur, na alcie byłoby G-dur. No, być może Blue Moon, czemu nie, mogłoby to być niegłupie. Dobrze, słuchajcie, na koniec, jak to mamy czas, 50 minut, no, generalnie utwór trudny, zatem poszło szybko. Posłuchajcie teraz na koniec tego Irila,
Irila podkładu i tak się zastanawiam, czy by sobie nie zmienić. Zmieńmy sobie, słuchajcie, stylistykę, bo tak sobie się zastanawiam, w czym by to można było zagrać, żeby było ciekawiej. Zróbmy, słuchajcie, to, co było wczoraj. Kuba Son Montuno. Nie, to będzie szybko strasznie. Chociaż może, słuchajcie. Posłuchajcie, jak generalnie ten numer brzmi w tempie szybkim. Bo można go też. Jaki to jest podkład w ogóle? Patrz, że jestem ciekaw tego Kuba Son Montuno. Może być, bardzo fajnie. Trochę piano jest za głośno, więc ściszymy sobie trochę piano, żeby mi tak nie dawało czadu. I co? Posłuchajcie generalnie, jak brzmi tutaj Desafinado z tematem tym razem. Ja będę grał z tematem w takiej wersji już mocno, słuchajcie, jazzowej, czyli zagram wam wszystkie rzeczy, o których mówiłem, tak? Czyli na wszelkiego rodzaju skalach na funkcjach dominantowych gramy bądź półton, cały ton, bądź alterowaną. Ewentualnie na tych A7 z 11 gramy skalę, która się nazywa Nasza Polska Góralska. Dominika Błonka, Blue Moon w Airil jest w S. Dobra, to nie ma problemu. I tak sobie muszę to napisać w Sibeliusie wcześniej, więc w jakiej tonacji to nie ma to dla mnie znaczenia. Jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, Desafinado. Ale może od początku, co? I może zróbmy tak, żeby nam nabił dwa takty, bo nie zdążę saksofonu wsadzić do ust. Jedziemy. Thank you.
Tak, i to mamy, słuchajcie, już tak, no jadąc sobie po tych skalach wszelkiego rodzaju tutaj, wszelkiego rodzaju skalach, no nie gaboga, i tak muszę wszystko transponować na flet. Znam to, miałem ten problem całe życie, również mam ten często muszę to transponować na flet, dlatego wszedłem z założenia, że sobie sam piszę nuty, więc jak sobie napiszę w Sibeliusie nuty, to potem mam i na alt, i na tenor, i na flet, więc polecam, słuchajcie, nauczyć się samemu pisać nuty, ponieważ zawsze jak ściągacie jakieś nuty gotowe, to nie macie wersji edycyjnej, tak, więc macie daną tonację i koniec, i możecie grać to na jednym instrumencie. Więc dobrze nauczyć się, są darmowe programy do pisania, nauczyć się jakiegoś programu i potem macie transpozycję w te i we w te, tak? Zatem jak tam się miewa, słuchajcie, publiczność moja tutaj na YouTubie. 23 osoby dotrwały do końca, 14 polubień i to jest teraz czas na to, aby jak wam się oczywiście podobało, mimo tego mojego tutaj lekkiego bałaganu, który dzisiaj panował, jak wam się podobało, to bardzo proszę łapka w górę. Jutro... Dobrze, będzie Blue Moon. Będzie Blue Moon. Przygotuję sobie jakiś, napiszę sobie nutki wcześniej. Widzimy się, słuchajcie, jutro. Łapki w górę, Artu Z. Bardzo mi miło, że również powtarzasz to samo. Zdecydowanie łapki w górę by się teraz przydały. Blue Moon, tonacja S-dur. Tym samym może poratuję trochę alcistów. Żeby na alcie było prościej, słuchajcie, będzie C-dur, tonacja. To jest fajny numer, taki przyjemny, generalnie można sobie obegrać tam te różnego rodzaju 2, 5, 1, fajny swingowy numer. Jeżeli nie ma, słuchajcie, więcej pytań a propos Desafinado, to no ja zdecydowanie w ogóle polecam ten numer, bo to jest piękna kompozycja, tak? Jest ciekawa przede wszystkim, tu się dużo dzieje. To jest kolejny utwór z cyklu, no nie obegrasz tego jedną pentatoniką, nawet nie próbowałem, słuchajcie, dzisiaj podchodzić do pentatoniki tutaj, bo tu by tych pentatonik naprawdę musiało być, o Jezu, ile? Ile by tych pentatonik tu musiało być? G-dur, potem H-dur, jeżeli byśmy to chcieli w ogóle, jak to mówią, opędzić pentatonikami, to G-dur, H-dur, D-dur, a to będzie zabrzmiało w sensie. To tutaj nie ma szans, żeby to, nie ma szans, żeby to pentatonikami objechać, bo nie ma takiej opcji, nie ma takiej, zdecydowanie takiej opcji nie ma i nie widzę tego w ogóle, żeby to pentatonika w ogóle jakakolwiek pociągnęła. Zatem ja za dzisiaj dziękuję, dokładnie jest teraz godzina mojego streama, także zmieściłem się idealnie. Przepraszam za mój głos dzisiaj, ale ja jestem, dopóki trawa nie przestanie kwitnąć, to ja będę tak właśnie mówił, z takim zapranym wiecznie nosem. Nie jestem chory na koronawirusa, mam alergię. Od dziecka przychodzi kwiecień i ja umieram, mam podkrążone oczy i kicham po 100 razy i generalnie straszny. YouTube uciął ci zasięgi? Nie, gdzie tam, nie uciął nic. YouTube i tak generalnie, słuchajcie, to co ja robię, to jeżeli chodzi w ogóle o zasięgi na YouTubie, to jest raczej wszystko... To są tak niszowe historie, że nie ma mi tak naprawdę do czego ucinać. Poza tym przecież koronawirus to jest teraz najbardziej poszukiwany, to jest najbardziej poszukiwany hashtag, więc raczej odwrotnie. Myślę, że można, dzięki temu można też wyszukać mój jakiś tam informacja a propos koronawirusa i ktoś nagle trafi na livestream u Nowotarskiego. Dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo, idę się wysiąkać, bo czuję, że po prostu jest dramat. Bardzo dziękuję, jutro się widzimy, Blue Moon, godzina 20. Godzina 20 będziemy reklamować. Bardzo się cieszę, że będziemy reklamować. Słuchajcie, wkrótce, jeszcze chwilę coś powiem. Wkrótce będzie 5000 subskrybentów na moim kanale i Jose B. Specjalista jakiś od YouTube'a nam się tutaj trafił. Dobrze, to od zasięgu YouTube'a. Niestety ja w ogóle nie kumam, o co chodzi z zasięgami YouTube'a. Zatem jak możesz, to się potem do mnie odezwij, bo ja nie wiem, o co chodzi z zasięgami YouTube'a. Wiem, że moje na przykład różne dziwne rzeczy się dobrze oglądają, a na przykład te bardziej wartościowe mniej, więc nie wiem, o co chodzi, ale hashtag koronawirus mają generalnie chyba wszyscy teraz, więc chyba popularny. Dobrze, zatem dziękuję bardzo i widzimy się, słuchajcie, jutro, Blue Moon. Dobranoc.